Bardzo się cieszę, że absolutorium zostało udzielone, że w zdecydowanej większości, no te 3 głosy wstrzymujące, rozumiem, że też popierają nasze działania, lecz jakieś tam były może niedociągnięcia, które postaramy się w jakiś sposób naprawić, wyrugować, żeby było lepiej. Myślę, że naszymi działaniami, które realizowaliśmy w 2017 roku, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie nawet z arcytrudnym budżetem można zrealizować wiele zadań. Były to głównie zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Chodzi m.in. o zakład aktywności zawodowej w Wałczu, który ma być gotowy do końca roku. Na ten projekt uzyskano ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Powiat wałecki realizuje również kontrakt samorządowy, czyli inwestycje w oświatę z prawie 20-milionowym wsparciem unijnym.